W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, gdyż pragniemy przybliżyć się do Jezusa, pomóc Mu w dźwiganiu krzyża naszych grzechów i słabości. Pragniemy pójść śladami Maryi, Jego Matki, która była przy Nim aż do końca, do ostatniego tchnienia. Prosimy w tym nabożeństwie Jezusa, żeby udzielił nam siły niezbędnej do walki z naszymi słabościami, by obdarzył nas łaską wytrwałości, tak abyśmy u jej kresu, tam, na szczycie Golgoty, mogli pozostawić nasze grzechy i przyjąć dar nowego życia w Chrystusie. Naszym duchowym przewodnikiem w rozważaniu męki Syna Bożego niech będzie święty Stanisław Papczyński, który w Jezusie cierpiącym znalazł niezastąpionego przyjaciela, wiernego aż do samej śmierci. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A jakiej zbrodni dopuścił się Syn Boży, Pan nasz i Odkupiciel, że naród żydowski tak natarczywie Go oskarżał, domagając się dla Niego kary śmierci na krzyżu? Absolutnie niczego zasługującego na krzyż się nie dopuścił, niczego, ale chciał przez swą śmierć zniweczyć hańbę krzyża, uniczynić ją bardzo chwalebną, zarówno przez naprawienie szkód drzewa rajskiego na drzewie krzyża, jak i przez to, że własną krwią go uświęcił i wielce uszlachetnił. Gdy już ten Książę Pokoju, Chrystus Pan, najokrutniej został biczowany i gdy jeszcze nie nasyciła się wściekłość rabinów, żołnierze zaprowadzili go na dziedziniec pretorium i zwołali całą rotę. I przyoblekli go w purpurę i uplutrzy cierniową koronę włożyli mu na głowę. Bardzo dobrze pamiętacie, jakie powody skargi przeciw Jezusowi wysunęli zwierzchnicy synagogi przed wielce nikczemnym pretorem Piłatem. Mówili, tego znaleźliśmy podburzającego nasz naród i zakazującego dawać podatki cesarzowi i mówiącemu, że on jest Chrystusem Królem. I tak, aby mu okazać większą pogardę, czcili go szyderczo, jako owego króla, lecz takiego ze sceny, wprawdzie okrytego królewską purpurą, lecz wytartą i porwaną, wyróżniającego się królewską koroną, lecz sporządzoną z cierni, berlem królewskim, lecz z trzciny, i pozdrawiali, witaj królu żydowski. I które serce chrześcijańskie, twardsze od diamentu, nie wzruszy się tak smutną, gorzką, straszną i haniebną koronację Pana panujących? Które oczy są tak wyschnięte, którym to ogromnie smutne i straszne widowisko nie wyciśnie przynajmniej tyle kropli łez, ile widzą krwawych kropel
wypływających ze skrwawionej głowy i oblicza Zbawiciela. Która dusza jest tak okrutna i nieludzka, której nie zwiększą taka zniewaga, zranienie do krwi człowieka Boga? Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. I oto już On, na skinienie Ojca, z własnej woli, skazany wyrokiem Piłata na śmierć, niosąc sobie krzyż, wyszedł na to miejsce, które nazywają trupią głową. Towarzyszmy Mu, chrześcijanie, ale towarzyszmy z bólem. Chociaż bowiem włożony na Niego krzyż wydaje się z miłości ku nam lekkim ciężarem, to jednak uczynimy go lżejszym, jeśli podeprzemy upadającego, może pod nim Jezusa, uznając przez obudzenie szczerego do nich grzechów, wstrętu i uczynienia, mocnego postanowienia, nie popełniania ich więcej, że jest zrobiony z naszych grzechów. Skoro więc tym tak ciężkim krzyżem został Pan obarczony, to pod jakim warunkiem albo dlaczego mówi się, że pod nim rozweselił się? Przyczyna jest jasna. Dźwigał cudze brzemię, wzięte ochoco, dlatego nie odczuwał go. Lekkim wydaje się wszelki trud podjęty dobrowolnie. Lżejszym, jeśli go podejmuje dla przyjaciela. Najlżejszym, jeśli dla nagrody. Wszystkie te racje sprawiały, że ciężar krzyża dla naszego Zbawiciela był bardzo lekki, bo w nim, według świadectwa Izajasza, prawdziwie choroby nasze On nosił i boleści nasze On wziął na siebie. Uczynił to dobrowolnie, według owego stwierdzenia króla psalmisty: dobrowolnie będę ofiarował Tobie. Uczynił to z miłości do nas, jak mówi prorok Apokalipsie. On nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Chociaż widzimy, że Syn Boży, idący na miejsce śmierci, jest rozradowany pod ogromnym ciężarem krzyża, to jednak nie wolno nam bez łez brać udziału w tym tak okrutnym widowisku, bo my właśnie jesteśmy tymi, którzyśmy zrobili tak okrutny i twardy krzyż i w bezlitosny sposób włożyli na Jego najświętsze barki. Przez usta Dawida na każdego z nas uskarża się najłagodniejszy baranek. Na grzbiecie moim kowali grzesznicy przedłużyli nieprawość swoją. Jakiekolwiek przestępstwa na całym świecie popełniono albo zostaną popełnione od wygnania pierwszego człowieka z raju do dzisiejszego dnia, do tej samej chwili, w której mówię,
To wszystko spoczywa na najświętszych barkach tego najświętszego, najmężniejszego Atlasa. Tkwi w krzyżu, który dźwiga. Włożone jest na ten triumfalny wóz, który on prowadzi. Umieszczone są na nim wszystkie worki naszych przestępstw. My również jesteśmy wykonawcami tej okrutnej szubienicy. My jesteśmy katami tego najłagodniejszego władcy, prorok Izajasz stwierdza. Wszyscy my, jak owce, pobłądziliśmy. Każdy na swoją drogę zszedł, a Pan położył nań nieprawość wszystkich nas. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kogóż błagam, choćby bardziej nieokrzesanego niż kamień, nie przejmie skruchu ta krasa bez krasy króla aniołów i ludzi. Komuż nie wyciśnie serca z oczu strumienia łez. Zwróćmy i utkwijmy swój wzrok w Jego ze wszechmiarnie pokonanej rodzicielce. Ona, jak świadczy święty Bernard, widząc Go obarczonego tak wielkim drzewem, jakiego przedtem nie widziała, stała się na pół żywa z powodu trwogi i nie mogła wymówić ani słowa. A my śmiechem przyjmujemy takie smutne widowisko? Ach, niech przepadną oczy, jeśli nie chcą być pełne łez przy spoglądaniu na tragiczne dźwiganie krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Krzyż to dobrowolne udręczenie ciała. Krzyż to nieustanna, poważna pokuta. Krzyż to zniesławienie, pogarda, krzywda i wszelka udręka. Krzyż to choroba, niedostatek, zmartwienia, szkoda w dobrych materialnych, utrata majątku. Krzyż to brak rzeczy koniecznych, ograniczeń zbytecznych, odjęcie powodzenia, dopuszczenie przeciwności wszystkiego, co sprawia duchowe lub fizyczne przykrości. Do dźwigania takiego krzyża ochoczo i radosnym sercem z miłości do Chrystusa wzywa każdego z nas sam Chrystus słowami i przykładem, szczególnie bardzo przykrym dźwiganiem zbawczego drzewa, abyśmy w końcu, idąc za poprzednikiem drogą krzyżową, osiągnęli z nim dziedzictwo wiecznie trwające radości i chwały. Chryste, idę tam, dokądkolwiek mnie wołasz, pośród strzał i ognia, przez wody i pustynie, ciernie skały. Pod Twoim przewodem łatwa będzie uciążliwa droga, zwłaszcza jeśli towarzyszysz miłości użyczy skrzydeł. Chryste, idę tam, dokąd mnie wołasz, pośród strzał i ognia, przez wody i pustynie, ciernie, skały. Pod Twoim przewodem łatwa będzie każda uciążliwa droga, zwłaszcza,
jeśli towarzysz, miłość użyczy ci skrzydeł. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O przepastna głębino łagodności miłosierdzie, spójrz grzeszniku, jaki daje Ci wspaniały przykład miłowania. I to dla Twojego największego dobra. Wyrzuć więc jak najprędzej ze swojego serca gniew, jaki chowasz względem jakiegoś rywala lub nieprzyjaciela, a najlitościwszy Boży Majestat, spoglądając na Ciebie bardzo życzliwym okiem, wnet udzieli Ci przebaczenia wszystkich grzechów i obfitości swoich łask. Święty Augustyn, doktor nad doktorami, mając to na myśli, mówi do nas wszystkich. Zachęcam Was do miłości nieprzyjaciół, bo nie znam żadnego lekarstwa, które skuteczniej leczyłoby rany grzechów. Chociaż miłowanie nieprzyjaciół jest wielkim trudem, ale w przyszłości będzie zyskiem. Kto by pokochał nieprzyjaciół, ten będzie przyjacielem Boga. Nie tylko przyjacielem, lecz i synem. O, najszczęśliwszy człowieku, który przez miłowanie nieprzyjaciół otrzymujesz i odpuszczenie grzechów i przez Boga zostajesz przybrany za syna. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kto przynosi owoce godne pokuty, ten wchodzi do Królestwa Niebieskiego jako ten, który gwałtem je porywa. Sam Bóg ani nie śmie, ani nie może jemu się sprzeciwić, ponieważ związał się taką przysięgą zapisaną u Ezechiela. Żyję ja, nie chcę śmierci bezbożnego, ale żeby się nawrócił bezbożny od drogi swej, aż żył. Dlatego nawróćcie się od dróg waszych bardzo złych i czemu macie umierać, domu Izraela? Grzesznicy, wy, dla których Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, cierpiał, został ukrzyżowany i umarł, dlaczego chcecie raczej być potępieni niż zbawieni? Jeśli przestępstwa zaryglowały wam niebo, chwyćcie taran pokuty, a te rygle zdrugoczycie i siłą otworzycie sobie wejście do tronów pustych po wygnanych stamtąd aniołach. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. On sam zabrania płakać nad tym swoim położeniem, bo przechodząc koło jakichś kobiet ogarniętych miłosiernym smutkiem, tak do nich mówi. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad dziećmi waszymi.
nie sprzeciwiam się prawdzie, ale wraz ze świętym Leonem nie uznaję za słuszne przyczyny wez w obecnej sytuacji. Ten wielce święty i bardzo wymowny biskup mówi. Zazwyczaj bowiem słabszy rodzaj niewieści wzrusza się aż do łez, nawet nad winnymi śmierci i współczuje ich losowi ze względu na wspólnotę natury. Ale Pan Jezus nie pozwala biadać nad sobą, nie harmonizuje bowiem płacz ze zwycięstwem i żałoba z triumfem. Dlatego mówi, nie płaczcie nade mną. Ja dobrowolnie biorę na siebie krzyż i dopuszczam do siebie śmierć, którą mam zamiar zniweczyć. Nie opłakujcie więc tego, który umiera za odkupienie świata, a którego ujrzycie jako sędziego w majestacie Ojca. Właśnie te kobiety opłakiwały nie Chrystusa obarczonego ich grzechami, lecz jakiegoś człowieka usłużnego i niewinnie ukaranego śmiercią. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z dwóch przyczyn Bóg zwykł oddalać się od człowieka. Po pierwsze, gdy chce zrobić doświadczenie, do czego jest zdolny o swoich siłach, albo przynajmniej do czego chce być zdolny człowiek, który liczyłby na własne możliwości, chociaż wie, że nic nie może bez pomocy z nieba. Po drugie, gdy człowiek popełniając grzech śmiertelny, oddala od siebie Boga i przechodzi dobrowolnie pod prawo ducha piekielnego. Na to skarżył się kiedyś najlepszy Pan, mówiąc przez proroka Jeremiasza, bo dwie złości uczynił lud mój, mnie opuścił źródło wody żywej, a wykopali sobie cysterny rozwalone, które nie mogły wody zatrzymać. Jesteśmy wszyscy ludem Bożym, dopóki jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom, dopóki polegamy na Jego woli. A ilekroć jakim brudnym grzechem zespecimy naszą duszę, odchodząc od Stwórcy do stworzeń, stajemy się zaraz w odniesieniu do Niego buntownikami i oddajemy się pod władzę straszliwego władcy piekla. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Pan Jezus obnażony z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Czyż tak ogromnego przestępstwa nie odpokutujemy szczerym Jego grzechu wyrzeczeniem się? Może tak jesteśmy uparci, że bynajmniej nie wzrusza nas to nasze okrucieństwo i niegodziwość. Ale powinien nas wzruszyć Jego tak godny polidowania wygląd, który jakby nie miał w sobie zupełnie nic ludzkiego. Nie ma krasy ani piękności, a jakby zasłonięta twarz Jego. Niegdyś głowa Jego wydawała się oblubienicy najlepszym złotem, teraz ciernie, wszystko ciernie. Niegdyś włosy Jego, jak latorośle palmowe, czarne jak kruk, teraz potargane, powyrywane,
brudny. Niegdyś oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód wymyte w mleku. Teraz są ropą zalane. Niegdyś policzki jego jak grządki wonnych ziół. Teraz blade, zabrudzone plwocinami nabrzmiałe. Niegdyś wargi jego jak lilie kapiące mirrą przednią. Teraz sine, czarniejsze od węgla. Niegdyś ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów. Teraz skrępowane żelaznymi wiązami. Niegdyś brzuch jego z kości słoniowej pokryty szafirami. Teraz cały pokaleczony, rozmaicony ranami. Niegdyś golenie jego to słupy marmurowe. Teraz uginają się, chwieją, potykają się o ziemię. Niegdyś postać jego jak liman, wyborny jak cedry. Teraz niby robak, hańba, przedmiot pogardy. Niegdyś cały jest ujmujący. Teraz cały godny politowania. Nie ma krasy ani piękności. I widzieliśmy go, a nie było na co spojrzeć. I pożądaliśmy go, zgardzonego i najpodlejszego z mężów, męża boleści. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. O krzyżu najchwalebniejszy, na którym podniesiony na podobieństwo węża Syn Boży. Wysuszył jad węża starodawnego, a nam przyniósł życie wieczne. O drzewo przebłogosławione, na którym zawisło zbawienie świata. O drzewo najszlachetniejsze, które stało się tronem Króla Chwały. Niegdyś przynoszący wstyd, teraz jest już krzyż tronem i rydwanem Boga. Tak wielki jest majestat krzyża, jak wielki majestat, jak wielka dzielność, jak wielkie męstwo, jak wielka wytrwałość, jak wielka wobec nas miłość ukrzyżowanego. Kto ten najświętszy krzyż obejmuje? Nasz Bóg. Z jakiej przyczyny obejmuje? Naszego zbawienia. Z jakim upodobaniem obejmuje? Pełnym miłości i męstwa. Dlatego oddajemy cześć i okazujemy najwyższy szacunek temu drzewu, który Syn Boży, nasz najmiłosierniejszy i najlitościwszy Zbawiciel, uczynił najchwalebniejszym, najszlachetniejszym i najświętszym przez przybicie swego najświętszego ciała, wylanie swojej krwi, zniesienie okrutnej śmierci, okazanie najwyższej mocy, co więcej, przez które sam stał się chwalebniejszy i potężniejszy. I z drugiej strony nie unikajmy krzyży nam przygotowanych, gdyż przez nie dostąpimy kiedyś i chwały, i doskonałości, i prawdziwej świętości, i pewnej mocy. Niech więc kocha krzyż, mówię ze świętym kardynałem Damiani. Każdy, kto chce uwolnić się od wszelkich kajdan przekleństwa i osiągnąć obfite błogosławieństwo nowej łaski, niech kocha krzyż z twierdzem, z którego wypływa całe piękno błogosławieństwa. Przez krzyż niech się ściśle zwiąże z przekazaniami Bożymi. Przez krzyż poskromi bodźce nieokazanego ciała. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W końcu Słowo stało się ciałem, zamilkło i z własnej woli wraz z życiem zamknęło usta. Król i Twórca czasów zakończył ostatni swój dzień wśród śmiertelnych ludzi. Wszystko ożywiający duch wrócił do Ojca. Niebieski pielgrzym zakończył swą trudną drogę na ziemi. Ogień pożerający wszystko zgasł. Rzeka wypływająca z miejsca rozkoszy, by nawodnić ziemski raj, wyschła. Olbrzym, który zszedł z wysokości niebios, na biegnięcie w drogę za nie mógł. Słońce sprawiedliwości uległo zaćmieniu. Śmierć porwała nauczyciela, mającego słowa życia wiecznego. Dobry pasterz położył życie swoje za owce. Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Jan, umiłowany człowiek Chrystusa i najbardziej zaufany uczeń, towarzysz aż do śmierci, opisując jego najświętszą śmierć, powiedział, skloniwszy głowę, oddał ducha. Nie brak takich, którzy wyciągają wnikliwy wniosek, że Chrystus tuż przed oddaniem swego wielkiego boskiego ducha dlatego skłonił świętą głowę, by tym gestem zwabić lękliwą śmierć, już przywabioną, umierając, zadusić. Śmierć bowiem Chrystusa, jak dla nas lekarstwem, tak dla śmierci była trucizną. Ona to doskonale wywęszyła i bała się podejść do ze wszech miar przez męki już wyczerpanego i na wpół żywego. Mówiła sobie, co z tym kęskiem zrobię? Połknę go? Strach, bym nie pękła na pół i nie musiała oddać całej zdobyczy, jaką teraz pożyłam. Czego bała się śmierć? To ją pochłonęło. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozważ, jak Józef z Arymatei, ten bardzo wierny przyjaciel i uczeń Chrystusa Pana, udał się do Piłata i prosił go o pozwolenie na zdjęcie ciała Pana z krzyża. Po otrzymaniu zezwolenia natychmiast udał się na górę Kalwarii i z pomocą bardzo pobożnego męża Nikodema zdjął z owej haniebnej belki ciało już martwego swego nauczyciela i płacząc złożył je na dziewiczym łonie matki. Teraz pomyśl trochę o tym, co wtedy przeżywała dziewica matka, co myślała, jak bolała, gdy patrzyła na syna Ojca Przedwiecznego, a jednocześnie swojego syna, tak strasznie poranionego. Jak wzdychała, wylewała łzy i zamiast jakąś wodą, łzami obmywała zakrwawione członki Pana. Tak samo czyniła święta miłośnica Magdalena razem z Marią Jakubową i Salomę. Podobnie jak one, to samo czyniły i inne pobożne matrony razem z jego krewnymi. W końcu wszyscy zabrali się do bardzo żałosnego pogrzebu. Nikodem z pobożną hojnością dostarczył około 100 funtów mirry i aloesu
na boskie członki. Ktoś inny kupił prześcieradło i uwinął w nie Zbawiciela świata. Pozostałe święte osoby udały się na święty pogrzeb aż do ogrodu położonego w pobliżu miejsca kaźni, gdzie w nowym grobie złożyły króla aniołów. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Rozważ niewypowiedziany smutek, żal i boleść, jakimi została udręczona Najświętsza Dziewica, gdy całą swą miłość, całe swe upodobanie, cały skarb pozostawiła w grobie. A gdy wracając do domu, tymi samymi śladami spostrzegała po drodze rozproszone krople najdroższej krwi. Niewątpliwie też je zbierała. Staraj się jej w tym towarzyszyć, dusza moja. Zobacz, że ona wciąż zajmowała się rozważaniem cierpień swego syna i ze powodu bólu wylewała wiele łez. Proś ją przy tym, żeby Ci wyjednała nie tylko prawdziwe poznanie Twych grzechów, lecz również ich obrzydzenie i żal, a także szybkie podjęcie za nie pokuty, bo z ich powodu tak wiele wycierpiał jej najukochańszy Syn Boży, jak też i ona sama razem z Nim bolała. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Chwała Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jako było na początku, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.